Dzień dobry, proszę Państwa. Jak mnie słychać, tak mnie widać. No. Cieszę się, że już dam. Znaczy, proszę Państwa. Coraz więcej osób rezygnuje z tego wszystkiego i mi się to też udziela. Tyle mam do zrobienia. Ale jestem jednocześnie też sam z tym wszystkim. Samotność doskwiera. No ja już coraz bardziej myślę, że. Bronią nasz. Dobra, mówię. Zobaczymy, co ten. Ja mówię, Kasia już wychodzi, ale szczerze wam powiedzieć, jestem w tym wszystkim zmęczony. 15 minut to zajmie na żywo. Możecie zadzwonić, możecie nie dzwonić, możecie SMS-ować. Tak, zgadza się. Dzięki, Tomek. Naprawdę. Czuję coś do jednej osoby i teraz do drugiej. Ta się okazała. Pan seksualistka ma jeszcze inna, taka trochę nieśmiała. Zostały dwie. No, jeszcze jedna to. Ale to też mi się wydaje, że to nic się nie uda. Znacie mnie z nienawiści do matek córek. Ja ich nie nienawidzę, tylko nienawidzę tej sytuacji. Nie wiem, nigdy do mnie babcia, dziadek, siostra, brat, bratowa, nawet stryj, były stryj, nie miał do mnie pretensji. Nie wiem, może w wcześniejszych związkach to było dużo lepiej. Bo tylko w jednym związku było tak, że ja zrezygnowałem potem, ona zrezygnowała potem. Potem jakby zaginęły, poszły sobie i to wszystko. Ja życzę naprawdę kobietom w tym dniu wszystkiego dobrego, najlepszego i tak dalej. Ale żeby ta osoba w tym roku, która jest takim przeznaczeniem wręcz, życzę jej, żeby była ze mną w tym roku, w dniu kobiet. Może ją spotkam, może nie. To jest przeznaczenie. Może uznacie mnie za wariata, ale ja ciągle mam sen. I ten sen mi nie daje spokoju. Naprawdę. Czy to Bóg kieruje? Dobra, nieważne jaki, czy katolicki, czy prawosławny. No dobra, Biblia jest ta sama. Bóg jest ten sam. Chociaż nie do końca. Byśmy powiedzieli, że wiara jest ta sama. Jeżeli inni katolicy by walczyli za wolność tych liberalnych katolików, jeszcze inni by zrezygnowali z mszy trydenckiej, a jeszcze inni to walczą o to, że o ten celibat. To jest absurd nad absurdami, naprawdę. Smuci mnie to i to denerwuje. I dlatego życzę każdej kobiecie, żeby znalazła miłość i żeby była kochana, i tą jedyna, która jest mi przeznaczona, żeby też była kochana, żeby była miłość. Życzę to. Sen ciągle o Gosi, który mnie naprawdę męczy. Mówi ciągle: chodź, chodź. Ciągle jakby ten las mówił: jesteś cały czas za daleko.
tego nie odczuwałem. Naprawdę. Można wręcz pójść do domu wariatów. To misja, może nie misja. Nie wiem tego. Tak, chodzi o Jaroszek. Może Bóg tak chce. Nie wiem tego. Na pewno tych matek nienawidzę. Okej, bym kochał. Jakby powiedziała jedna, że masz z nim być. Byłem w realu 24. Ludzie są za mną. Ten. Nawet, proszę Państwa, ze mnie robią takie parodie, żeby specjalnie mi się żyło źle i tak dalej. Jedna osoba narzeka, o, bo ja przeklinałem na Boga. Kiedy ja tego nie robiłem. Dałem jej drugą szansę, dałem jemu szansę, drugą szansę, bo jeżeli bym tej szansy nie dał, to bym był oskarżany o jedno, o brak wolności słowa i wypowiedzi. Już mnie i tak ludzie oskarżają. A ja nie jestem za takim absurdem. Za głupoty to powinno się siedzieć. Wyobrażacie sobie, to też jest jakieś łamanie wolności słowa. Ale to jest jedno najmądrzejsze łamanie wolności, jedno z najmądrzejszych praw łamania wolności słowa. Czyli że mówię o prawie polskim tak naprawdę. Ale to jest najmądrzejsze. Za podżeganie, za chwalenie, za to wszystko, pedofilii, morderstw, znęcania się, czy tak dalej, czy nawet gwałtów, to się ma jakąś odpowiedzialność karną. Nie ma żadnego wolności słowa. Pod tym względem. Więc zawsze będę jako dziennikarz pokazywał taką durnotę. Bo jeżeli by był miecz tak zwanego Topoklesa, i by było doskonale wiadomo, że ta osoba będzie miała karę, to jest coś innego. Ja nie lubię tego snu, naprawdę. Chciałbym już naprawdę nie spać, umrzeć na sen. Może to jest jakaś świętość, nie wiem, śni mi się to codziennie. Tak, po moich włosach. Tak sądzę, że można zwariować, ale ja tego nie mówię. Nie chcę być żadnym świętym, nie chcę być żadnym prorokiem. Nie chcę mówić o tym, kogo kocham, czy nie. Może Gosia, nie wiem tego. Chociaż czasami mówię sobie szczerze, że mnie to bardziej wkurza niż ten, niż mi to pomaga. Bo ta matka mówi, że jest za młoda. Tym matkom naprawdę życzę. Nie powinienem w tym dniu, ale życzę im, żeby pojechały na Ukrainę w tym czasie. Wszystkie. Żeby zobaczyły, jakie kruche jest życie. Mogę. Nie powinienem też tego mówić, ale. Tutaj Emilka mówi, że ten, o, bo ona nie może, bo na ten. Inne jeszcze inaczej mówią. Ja nie chcę wpadać w paranoję, ale ja już coraz bardziej wpadam w nią. No na pewno nie wpadam w nią tak bardzo, jak niektórzy. Od mi się włosy wydłużyły, że zaraz będzie... Czy ja kocham? Sądzę, że tak. Że ja umiem kochać. To, że ja mówię, żebym im zabrał córki. Tak! Bo wy żyjecie tym, co jest po II wojnie światowej. Takimi absurdami. Dlaczego ojców nie zaatakowano tą lewacką
Dlaczego matkami się zajęto córek? Wiadomo, że jakby się zajęły matkami synów, to by to nie przeszło. W ogóle, jeżeli kobieta mówi drugiej kobiecie, co ma robić, i jeszcze to jest niewolnictwo, tak, ja uważam, że jeżeli wobec jeżeli wobec takich absurdów, takich głupot, no, na przykład Wilkoszowi, gratuluję. Jakaś tam, kurde, Bratysława jakaś, kurde, zasrana, która nie wie, co to jest życie, bo ona nie wie. Bo ona nigdy się nie przekonała, czym jest życie. Wierzy w bajki Disneya, które są mityczne. To właśnie hormon kobiecy daje życie. No niestety, jest od 18 do 24 lat. No, niektóre mają od 16 roku życia dzieci. Jest najlepiej od 18 do 24 lat. Jak ktoś chce od 16, no to przecież nie będę jej zabraniał. Nie jestem człowiekiem wariatem. Można zwariować. Naprawdę. Ja już ten. Jeszcze pakiecik. Tak, do burdelowania się te mamusie nie zastrajkują. Tak, będę mówić. I proszę Gosi, mamusi to pokazać ten film. Że dla mnie nigdy. Tak, córki widziałam. Ale tejż. Nie znam słów, naprawdę. Jeszcze będę szczęśliwy. Jak ja. Nie. Ona będzie szczęśliwa, jak ją powyzywam. Nie znam słów na tego człowieka. Bo diabeł to się cieszy. Demon, szatan. W ogóle jakieś tam celibaty, nie celibaty. Ludzie. Ja nie chcę mieć celibatu i się z tym, bym się z tym czuł. Czuję się z tym bardzo dobrze. Ktoś chce mieć celibat u facetu? Facet powinien mieć. Tylko mężczyzna powinien mieć wybór do celibatu. Kobieta tego prawa nie powinna mieć. Tak przecież znam zakonnice, które mają dzieci. No, polubili to. Naprawdę. Te mamusie przeciwko aborcji nie demonstrują. Przeciwko w ogóle te mamuśki przeciwko używaniu słowa logic. Też nie protestują. Nie protestują przeciwko nieszanowaniu kobiet przez facetów niektórych. Bo to jest ciężko. Bo taka mamusia ten woli tak. Kiedyś ktoś z mojej rodziny powiedział. Może pod emocjami. Że jakby ktoś walił w mordę. Matka by nie zareagowała. Jakby ktoś walił w mordę, w twarz, przepraszam, nie w mordę. Kobiety mają twarz. Jakby ktoś walił w twarz córkę, to by te matki nie zareagowały. Oskarżam je o wszystko. O testosteron. No w sumie one mają testosteron, bo to jest dla mnie chorobliwe. Innym pozwalają, żeby wierzył w jakieś miliony płci. Jeszcze inne, żeby robiły ludzika. Czy jakieś takie słowa, seksualizacja kobiet. Ale pani Martyna Staszewska już nie zaprotestuje przeciwko temu. Przepraszam, pani Martyna Staszak nie zaprotestuje jej mamuśka przeciwko temu. No najlepiej być zgwałconym. Najlepiej być po prostu tym prostytutką,
być szmatą ludzką i tak dalej. Renajka, co powiedziałeś, że chcesz, że nie widzisz mężczyzny? A ja normalnie biorę czasami 40 kilo. Żeby wziąć i czasami się odluźnić. Naprawdę, to pomaga. Od 1 marca mi to pomogło. Nie maluję się. Lubię chodzić na strzelnicę. To, że lubię króliczki, to jest inna sprawa. Chyba mam prawo jakiegoś zwierzaka lubić. A na przykład lubię pajączki, czy ten, czy króliczki. To jest moja święta sprawa, kogo ja lubię. I też chcę kochać i być kochanym. I to jest wszystko skomplikowane. Tak, chłopaki płaczą. To nie jest tak, że chłopaki nie płaczą, ale i nie pokazuje tych łez. I widzicie, i ja mam dość. Wy zniechęcacie. Wiecie co? Jak dojdzie do wojny, to ja, jak pójdę, jak będą mnie zmuszać do wojska, to ja powiem, że zastrzelcie mnie, bo nie będę walczył za Polin. Nie będę, jak za PRL bym nie walczył, to za Polin też nie zamierzam. Jesteśmy pod okupacją. Wiem, że oni nas zmiażdżą, że będą mordować nasze rodziny. Ale kiedyś Przemek powiedział, martwmy się o siebie, zacznijmy o siebie, brońmy swoich bliskich. I tak, i wezmę tę broń, ale będę bronił swoich bliskich przed Rosjanami, czy przed Ukraińcami, Niemcami. A ja nie zamierzam tego bronić, to co mi zniszczyło tyle lat. Jakby chociaż jakaś tam była dziewczyna, to może bym jeszcze podjął jakąś decyzję. Tak, jest ciężko, no jeszcze jak jest dziecko, ale wtedy jest się bardziej się wybiera tę drogę śmierci, no bo ryzykując siebie, zaryzykuj bliskich. Oglądałem to, co emisja TV rzuciła i niestety jako dziennikarz bym nie zrezygnował, bym nadal, jeżeli by Sławek, tak, ale to jest zbyt długo. Moi bliscy mają, nawet moja rodzina ma dzieci. To tak dłużej nie może być. Niestety się cofamy. Obiecałam tylko Przemkowi, że stworzę stronnictwo narodowe imienia niezłomnych, a dalej co zrobicie, to tak będzie. Władzę na pewno przekażę Jarkowi, bo chłopak zasłużył. I to tak dalej dłużej nie może być. Ja jestem zmęczony. Wszyscy zrezygnowali. Od Adiego, Miry. Dało się wiele ludzi. I przez ten rok będę walczył. Ale co będzie w następnym, to nie wiem. No to jest ciężko. Człowiek jest zmęczony. Moje 15 lat no już minęło 15 lat, jak ja byłem, już utwierdziłem się w nacjonalizmie idei narodowej. Nie 15. 14. No to jeszcze lepiej. 14 lat. Ja już jestem tym zmęczony. Naprawdę. Ile można tym żyć?
Ile można żyć tym wszystkim? Ja mam nadzieję, że się nie mylę i że coś się naprawdę wydarzy w Polsce w tym roku. Bo jeżeli nic się nie wydarzy, mamy przesrane. Naprawdę. I żadne demonstracje, protestiki nic nie pomogą. Niestety, tak jak było w piosence o dyktaturze, demokratycznej, to no, społeczeństwo polskie się nie będzie lewaczać. Więc tylko nam zostanie to, że będzie w najgorszym przypadku dyktatura Kaczyńskiego i Platformy Obywatelskiej, która i tak jest pluralistyczna. Jestem zmęczony. Jestem zmęczony coraz bardziej. Nie zmieniam ideologii. Ale ile można żyć, że jakby Gosia, Najka, Emilka, ktokolwiek. Ale w takim wieku, jakim ja preferuję. Proszę Państwa, ja chcę tylko żonę. Przepraszam, że ja tak muszę powiedzieć o tym, ale już świadkowie Jehowy są lepsi z tym. Bo prędzej znajdę tam żonę. Prędzej to ja będę miał zakonnicę za żonę. Nie wiem. Już w ogóle prawicówki. Tak, bo to tak trzeba powiedzieć. Zamiast dzieci. No dobra, niektóre wzięły i to jest za to szacunek. I niech, chwała Bogu, niech dla Was będzie jak najlepiej. Życzę Wam jak najlepiej. Ale dużo też wzięło karierę. I ja te dzieci widzę źle, bo sam jestem po szkole medycznej. I zrozumcie to, że już jestem tym wszystkim zmęczony. Naprawdę, tymi głupotami, jakimiś ideologiami, olszanów, kurde, niklotów, pracy polskiej, czy polskiej pracy, nie wiem, jak oni się tam nazywają. Jakiś tam szurów, nie szurów, sendeckich i tak dalej. Ja jestem tym zmęczony. Ja powinienem naprawdę mieć to wywalone. Ale ja to robię dla Was i dla Polski. No w sumie, ludzie, Wy jesteście Polską. Ja już jestem tym wszystkim też zmęczony. Młodzi ludzie też są zmęczeni. Większość z nich zrezygnowało. I to Wy będzie, i Ty, Wy jesteście temu winni. Nawet przez to, że nie znaleźli miłości. Nie założyli rodzin. Starsi już rezygnują. Nie wiem. Nie powinienem takich rzeczy mówić, ale naprawdę są dużo gorsze rzeczy niż wojna. Bo wojna nie doprowadziła do tego, że Zachód jest LGBT. Nie doprowadziła do seksualizacji, narkomanii czy alkoholizmu. To ludzie do tego doprowadzili. To ludzie. I coraz bardziej jestem sam. Wygrałem dla Kasi. Jestem szczęśliwy. Naprawdę. Ale to wy mnie dobijacie. Jak Sara zrezygnowała z emisji TV, no to coś musiało być. Coś musiało pęknąć i w sumie też mi pękło. Pęka serce, wszystko mi pęka.
Pan kiedyś powiedział, że mi się wolał znaleźć w więzieniu niż w psychusce. Ja podzielam jego zdanie. Nawet tutaj już mi się nie chce. Jeżeli wiem, że ja jestem w wielkiej psychusce, no w wielkim więzieniu czy w piekle. Nie chcę ani chwalić Putina, ani go popierać, ani to wszystko. Ale jeżeli Roberta Bąkiewicza zaatakował jakiś niby antyputinowiec, to ja się... To są właśnie gorsi ludzie od Putina. Bo Putin jest jeden, a ich jest więcej. No dobra, licząc jeszcze oligarchów. I ty, Najko, i ty, Emilko, i ty, Gosiu, może zastanów się nad tym, nad moją miłością. Bo nawet mogę dać z emisji, z tych wszystkich. Poglądajcie sobie. I zapytajcie się, co wy chcecie osiągnąć? To, co Olszański, więzienie? Mówienie na wszystkich, już nie będę mówił językiem, bo nie chcę być taki jak on. Nie znam słów, które by jego określało. Ktoś tak powie, ja chcę przymuszać. Ale ja chcę też kochać. I być kochany. I mnie się przymusza do celibatu. A, nie, celibat raczej nie. No mówię, ja to mówię wszystkim. A że wy możecie tylko jedną rzecz zrobić. Możecie doprowadzić do tego, żebym był kochany. To nie chcecie żalić jak ten incel, że B, kobiety są B, zabić i tak dalej, zastrzelić. Bo wy takie nie jesteście. Wy jesteście zmanipulowane przez system. Przez system jesteście zmanipulowane. Udowodnijcie mi to. Chociaż przedstawcie naukowe te rzeczy. A nawet jeżeli, to poznajcie mnie i zobaczycie, że będzie warto. Tak, wcześniej mówiłem o Gosi Jaroszek. I tak mi się śni, że ona mówi, że jestem wciąż blisko i wciąż daleko. I chodź, i że mam iść. I mam nadzieję, że to jak dogonię, to nie będzie sen proroczy. Chociaż mówię, jest fajna, bliżej mi poglądowo do niej niż... No, iż na przykład, nie wiem, do... To innych cudowna i tak dalej. Ale ja nie chcę ciągle chwalić świata. Chcę, że tylko, żeby ktoś mnie kochał i żeby być kochany. Zrozumcie to. I nic by się nie stało, jak ja bym był kochany. Bo jest, każdy zasługuje na miłość. I każdy ma prawo o tę miłość walczyć. Jak mówię wam prawdę, to się nie wkurzajcie. To czołem Wielkiej Polsce. Triumf niedługo nadejdzie. I mam nadzieję, że nie zrezygnuję. Będę z kimś. Z prawicy, to nie